Lustro dla osób bez kontaktu. Zapraszam serdecznie Państwa na lustro z kart Lenormanda i kart tarota seksualnego. Dzisiaj troszkę inna mieszanka, ale zobaczymy, co pokażą właśnie te kombinacje kart. Witam serdecznie, zapraszam oczywiście wszystkich nowych do komentowania, zapraszam do subskrybowania i zapraszam również do lajkowania. Czyli subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie oraz zapraszam do wróżb indywidualnych, które robię na zapytanie. Możecie napisać do mnie e-mail. Ja podam Wam warunki takich wróżb indywidualnych. Zapraszam serdecznie. Kochani, dzisiaj zobaczymy Wasze myśli, uczucia i zamiary. Oraz to wszystko, co Was łączy. Już tłumaczę strony. Lewa strona to Wy, osoby pytające. Prawa strona to partner, o którym myślicie, czyli Wasza osoba ukochana, partner lub partnerka, w zależności od płci. Najpierw i w środku będą oczywiście karty tarota seksualnego, co Was łączy. Najpierw wchodzimy w Wasze myśli. Wasze myśli w głowie, macie frustrację. Frustrację, były jakieś dyskusje, kłótnie, sprzeczki, niedogadanie się. Są w konsekwencji tego duże frustracje, troski, lęk. No też boicie się, żeby się nie pokłócić, żeby po prostu nie było końca już na zawsze. Więc tutaj dużo nerwów na poziomie głowy, niezadowolenia, kryzys. U niego w głowie również koniec, śmierć. Czyli dla niego ta relacja się skończyła. Nie ma pisania, nie ma randek, nie ma spotkań, nie ma uczuć, nie ma emocji, nie ma wymiany, nie ma seksu. Jest koniec, karta śmierci. Być może jest jeszcze malutka iskierka na to, że coś się odrodzi. To, co Was łączy, to jest czwórka mieczy. Czwórka mieczy Was łączy. Czwórka mieczy, kochani, mówi o potrzebie odpoczynku, regeneracji, by poukładać sobie racjonalnie plany. Czyli tutaj jakby jest dystans, tak? Każdy z Was się odsunął, zdystansował i chcę przemyśleć sobie w samotności, w spokoju. Czwórka mieczy. Czyli dystans. Co w sercu? U Was w sercu jesteście jakby same ze sobą, ze swoimi myślami i oczekujecie. Oczekujecie na jego wiadomość, na jego ruch, na jego gest, na jego, nie wiem, jakąś aktywność, nic nie robicie, widzicie, jesteście pasywne. To nie jest karta akcji, to jest karta pasywności, czekania, wypatrywania, smutku. Także tak emocjonalnie tutaj wyczekujecie na jego
Ruch. On pragnie spotkania. Myśli o spotkaniu, by was zaprosić na randkę, by was jeszcze spotkać, być może porozmawiać, wyjaśnić sprawy. Być może również wspomina i myśli o waszym spotkaniu, które mieliście, lub wielu spotkaniach, które mieliście, które były piękne. Być może wspomina, ale również pragnie, by było między wami następne spotkanie. Co was łączy w sferze emocjonalnej? Łączy was siedem buław. Siedem buław to oczywiście pożądanie, ale również wyznaczanie granic, by siebie nie zranić. Każdy z was jest w swojej dobrej pozycji, bezpiecznej, i każdy z was jest pasywny. Każdy z was nie walczy o ten związek, o tę relację. Każdy z was się zablokował. Każdy z was boi się zranienia z drugiej strony, od drugiej strony. Każdy z was jest w pozycji obronnej. Każdy z was jest pasywny i nie chce walczyć o tę relację, jeśli nie musi. Tylko jest w takiej pozycji oczekiwania, żeby napisał właśnie partner. I w ten sposób się nic tutaj nie dzieje, ponieważ każdy z was otoczył się jakby swoim murem obronnym i czeka. I nie działa. I dlatego ty czekasz, on myśli o spotkaniu, ale równocześnie jest tutaj taka aura pasywności. Co w waszych zamiarach i planach? Tutaj z twojej strony osoby pytająca jest nieufność, niedowierzanie. Myślicie, że on was zdradza, że on nie pokazuje swoich uczuć. Być może i również wy nie okazujecie swoich uczuć i planów oraz szczerych zamiarów. Chcecie również rozmowy, ale z drugiej strony nie ufacie mu. Jest jakieś niedowierzanie, po prostu nieufność, nieszczerość w tej relacji. Nie do końca jest tutaj ten fundament zaufania. Tutaj macie jednak bardzo dużą potrzebę rozmowy, wyjaśnienia spraw, być może jakichś nieszczerościach, nieufnościach. Z jego strony, jego planów i zamierzeń są natomiast chmury. Chmury, czyli niejasna, nieklarowna sytuacja. On ma negatywne myśli i nie wie, co ma zrobić. Chmury, ale również chęć wyjaśnienia sytuacji. Dwie sowy, czyli wiadomość, wysłanie wiadomości. Też potrzeba rozmowy. Tutaj wiadomość jakby już była w drodze, niebawem miała nadejść, by wyjaśnić właśnie te problemy, te wszystkie negatywności, niejasności, nieklarowności. Także jego chęć jest tutaj na pewno komunikacji, wyjaśnienia tych ciemnych, negatywnych chmur, negatywnych myśli, negatywnej sytuacji, kryzysu. Co was łączy, jeśli chodzi o plany? Łączy was Królowa Mieczy. Królowa Mieczy to osoba oziębła, która odcina wszystko, co jej nie służy, co ją frustruje lub ją obciąża. Czyli oboje, można powiedzieć, powinniście odciąć to złe, negatywne. I tutaj podążać rozumnie,
przemyślanie, jakby do rozmowy, by coś wyjaśnić. W przełożeniu kart mamy królową monet. Czyli mamy dwie królowe. Królową mieczy i królową monet. Czyli powinniście odciąć wszystko, co negatywne i budować coś stabilnego. Coś, co da stabilizację tej relacji. Co, na czym można będzie właśnie konkretnie budować coś solidnego. Co tutaj mnie się pokazuje, to ta karta w przełożeniu kart Lenormanda po obu stronach. U Ciebie osoba pytająca i u Waszej osoby ukochanej. Więc tutaj są podobne karty. Karta komunikacji, wiadomości, rozmowy, porozumienia się, wyjaśnienia spraw. Także macie praktycznie podobne zamiary, by ze sobą komunikować, rozmawiać, pogodzić się. I królowa monet mówi oczywiście o czymś stabilnym, by zbudować coś stabilnego. Tego oboje pragniecie. Także życzę Wam, byście rzeczywiście doprowadzili do tej rozmowy, komunikacji i byście wyjaśnili tutaj te elementy nieszczerości, niezaufania i niejasności tych wszystkich problemów. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.